Plac Wolności zyska nowe oblicze. Myślę, że jest to miejsce, które cenią sobie bełchatowianie. Ja jestem również bełchatowianką i też bardzo lubię to miejsce. Wszystkie wykonane tutaj prace pozwolą na to, żeby to miejsce podzieliło się na kilka stref i tak, żeby każdy z naszych mieszkańców znalazł tutaj coś dla siebie. Rozpocznę od strony ulicy Piłsudskiego. Będzie przewidziana część reprezentacyjna, na której stanie posąg marszałka Józefa Piłsudskiego i mamy nadzieję, że przez kolejne lata będą się tu właśnie odbywały uroczystości patriotyczne. Będzie pas zieleni, będzie część przeznaczona na muzyczny plac zabaw, myślę, że świetnie korespondujący z szkołą muzyczną, która się tutaj znajduje. Będą również stoliczki kawiarniane, fontanna, miejsce z ławeczkami dla odpoczynku. Cały plac będzie wypełniony dużą ilością zieleni, ponieważ mamy zamiar posadzić tu ponad 600 drzew i ponad 1400 krzewów. Na te prace udało się pozyskać, na prace rewitalizacyjne, bo to jest tak naprawdę pierwszy etap, kolejne będą dotyczyć rewitalizacji 10 kamienic i przebudowy, remontu budynku przy ulicy, przy Placu Wolności 10, udało nam się pozyskać 9 milionów ze środków zewnętrznych, a całość projektu to jest ponad 14 milionów złotych. Sam fakt, że jesteśmy z Bełchatowa, myślę, że jest też dobrą informacją z punktu widzenia mieszkańców, bo zależy nam na mieście i zależy nam na tym, żeby miasto nas dobrze odbierało. Dlatego zrobimy wszystko, co możemy, żeby ta realizacja tak ważna dla miasta i dla mieszkańców poszła jak najpłynniej się to dało. Chcemy, żeby 11 listopada odbyły się już tu uroczystości. To jest nasz cel wspólny i będziemy próbowali do niego dojść. Na szybko harmonogram i najważniejsze decyzje, przynajmniej na początku, to jest ustalenie właśnie spraw związanych z zieleniami, żeby ten plac jednak był jak najbardziej zielony, bo to chyba wszystkim na tym zależy. W czwartek zgłaszamy rozpoczęcie robót. Myślę, że za tydzień będziemy się grodzić i robić. Całość rewitalizacji jest przewidziana na 3 lata, w związku z tym, że to jest dopiero pierwszy etap i na tym nam jakby czasowo najbardziej zależy, systematycznie będziemy oczywiście ogłaszać przetargi na budowę kamienicy i rewitalizację 10 kamienic. Tak jak tutaj pan prezydent i pani prezydent powiedzieli, no ja oczywiście, że my tutaj bardzo dużo zieleni będziemy mieli, to nie jest tak, że będzie to betonowy Plac Wolności, tylko to będzie zielony, piękny Plac Wolności. Drzewa nie są wieczne. Pamiętajmy o tym, że może się przywiązujemy do drzew, bo drzewa rosną dłużej niż ludzie i żyją dłużej niż ludzie, ale też chorują, też nie są wieczne i też trzeba je prędzej czy później wyciąć, ponieważ zagrażają zdrowiu i życiu ludzi. Spójrzmy, te drzewa, które te kilka sztuk było wycinanych, też część była w środku pusta. Gdyby się przewróciły, to byłaby nasza wina. Więc to, że musimy wyciąć te kilkadziesiąt drzew z uwagi na to, że są chore, to nie podlega dyskusji. Natomiast pozostałe oczywiście, że będziemy je jak najbardziej ratować, jeżeli tylko się uda.